Trzyma. Witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku z serii... Oj, coś ostro się mnie złapało. Z serii GTA Vice City Stories. I jesteśmy. W ostatnim odcinku odblokowaliśmy Ammunition i tak dalej. Jakieś tam inne rzeczy porobiliśmy. Cały czas do przodu. Chodzi mi o to, że ta mapa troszeczkę się różni od tej, która jest Vice City. Chciałbym... O, patrzcie, u chwila mamy misję. Chciałbym trochę zwiedzić tą mapę. Zobaczyć, czy możemy w ogóle pojechać do pierwszej części wyspy, od której zaczynaliśmy de facto w GTA Vice City. I tyle. Także zrobimy sobie taki luźniejszy odcinek. Wiecie co? Ja co jakiś czas lubię sobie wchodzić na YouTube'a i mniej więcej poresearchować sobie, jakie są materiały, jakie są streamy, jaka jest wartość merytoryczna innych ludzi. Nie mam z tym problemu, żeby komuś tam, wiecie, dobre słowo powiedzieć, jakąś tam radę i tak dalej. Generalnie dużo osób... Aj, patrzcie, tu jest ten... To jest w ogóle... Lubię po prostu mieć jakiś tam kontakt z ludźmi. I tyle. Aha, to jest monopolowy po prostu. A my ten monopolowy, jak rozumiem, w idealnym świecie moglibyśmy obrabować. I chodzi mi o to, że ostatnio sobie przeglądałem streamy ludzi, którzy nagrywają Gothica. I kurde, to jest gra z 2002 roku, a na moim kanale w sumie też tych modyfikacji z Gothica 2 było niegdyś bardzo dużo. Jednakże... O, jeszcze od jakiegoś czasu po prostu tego nie ma. Dobra, czy ja mogę tu w jakiś sposób... I got kicked out of the army. Dawaj kasę. Nie? Płatki też były Sandras. Lubię poresearchować sobie po prostu, wiecie. Jaka jest, powiedzmy, w cudzysłowie, konkurencja. Co inni ludzie robią. I zauważyłem, że ten Gothic jest, kurde, naprawdę popularny. Dużo osób nagrywa jakieś modyfikacje, multiplayer, modyfikacje, jeszcze raz multiplayer, jeszcze raz modyfikacje. Każdy robi coś, stara się robić coś kreatywnego. Wybijam sobie na streamiki i wiecie, na przykład pytam się, mordeczko, jak to zrobiłeś i tak dalej, a ludzie po prostu, tak wiecie, podchodzą z ciepłem, co czuć, takim normalnym podejściem, że... Opowiadają ci coś. Ej, tutaj też jest sklep, tu wszędzie są sklepy, tylko ja nie mam jakby opcji. Podchodzą z takim normalnym nastawieniem, opowiadają ci coś, odpowiadają. Walczą jednak o tych widzów. Był taki jeden ziomek, który w ogóle miał dosyć taką kreatywną animację na green screenie, jak gada, zbindowaną. On się nazywał jakoś Patrick PlayStation, coś takiego. Było jeszcze paru naprawdę takich w porządku osób. I pomyślałem sobie, kurde, kiedyś to te streamy wyglądały trochę gorzej. W sensie... Ludzie aż tak nie zabiegali o to wszystko. Nie było takiego podejścia pro człowiek, nie? Że on wychodzi z tobą do ciebie z ręką na sercu, że tak powiem, nie? I dbało jednak o te relacje z widzami, żeby ludzie go oglądali. Bo może jeśli będą ludzie oglądać, to będą oglądać też inni. Warto też mieć takie podejście, że nie każdy jest jakąś pieprzoną alfą i omegą w Gothicu. Może po prostu czegoś nie wiedzieć. Aż wchodzę sobie na streama do pewnej osoby, która z tego co w ogóle widziałem, albo przynajmniej się orientuje, w tym Gothicu trochę czasu nagrywa tego Gothiczka. I robił streama. Wchodzę sobie do pana Kajmy. Co ja myślałem, że będzie takie samo podejście jak u innych ludzi, że wiecie, ja się go zapytałem o to, w jaki sposób masz uniony, czyli jakby, można to powiedzieć, dodatki do Gothica, które usprawniają przy grze z 2002 roku sterowanie, przemierzanie tego świata i tak dalej, nie? Szczerze, nigdy tego nie używałem. I tak, wiecie, u innej osoby po prostu spotkałbyś się z takim nastawieniem. Mordo. Robić to tak, tak, tak. Albo tak, tak, tak. Albo coś takiego, nie?
A tutaj spotykasz się z takim po prostu chamstwem, z takim kurwa blokowym po prostu środowiskiem, że dajcie spokój. Bo ja nawet będąc ziomeczkiem, który sobie przemierza te Vice City Stories i siedzi w tym, w Pumie, no bo nie w Adasiu i jest łysy i jeździ E46 i tak dalej, to uważam, że w jakiś sposób miły podchodzę do osób, które mnie oglądają. Staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, a nie z takim buractwem pieprzonym, bez przesady. A tego strasznie nie lubię. No jednakże nie każdy tak uważa. Ej, tutaj był SMG kiedyś. I naprawdę są osoby, gdzie załóżmy, chciałbyś walnąć taką chillówę sobie na wieczór i tak dalej, to przyjemnie jest obejrzeć. Chodzi mi o to, że na przykład jeśli grasz w jakiegoś Gothica albo grasz w jakąś inną grę, to można jednak coś z tych streamów też wyciągnąć. Jakiś walio, w ogóle był jeden ziomeczek, nie pamiętam niku, który, to naprawdę nic nie ma na tej mapie, który robił challenge, że będzie grał w Gothica bez dostania damage'u. Jeśli on dostanie damage, to on zaczyna od nowa. No tak po prostu chorego pomysłu to jeszcze w życiu nie widziałem. Nie chcę robić tych show zabijania, bo za to dostajemy gówno kasę, bo dostajemy 50 dolców. Także 50 dolców to jest, no nie za wiele. I wiecie, to działa bardzo często też w taki sposób, że jeśli ludzie mają pewność, Molo też nie było, ludzie mają pewność, że ci widzowie będą siedzieć i nie muszą o nich zabiegać, to po prostu mają w nich wywalone. Bo pomyślą sobie, a dobra tam, po co ja się starał będę, skoro jest 200 milionów innych. No właśnie uważam, że szacunek zawsze dla tego odbiorcy, dla widza powinien się należeć. No ale nie każdy po prostu uważa w taki sposób. Niektórzy wolą być skończonymi hamami i tyle. Takim Ammunition nie byłem jeszcze. Przecież tu jest praktycznie to samo. Aha, granaty są. Ej, weźmy sobie granaty. Chodzi mi o to, że jeśli ja i tak przez tą całą swoją grę będę prawdopodobnie miał... Prawdopodobnie nie będę ginął, tak jak w Liberty City Stories, bo gram sobie na emulatorze PSP i mogę sobie wczytać tą grę. I powiem szczerze, różnych ludzi można spotkać, bo chodzi mi o to, że to tak samo jak na przykład słuchasz muzyki, co nie? I masz jakiegoś swojego raperka, który na przykład podchodzi, lubisz jakby jego true talking i ci się podoba, co nie? Tak samo ze streamerami, czy na przykład komuś ja się mogę nie spodobać, czy kolega B, czy ktoś inny, czy Michael Jackson. Dlaczego tu nie można się dostać? Czyli jednak naprawdę jest zablokowane to wszystko. Totalnie tego nie rozumiem. Tak samo i z tymi streamerami, no jednak, czy youtuberami, czy tiktokerami, czy z każdymkolwiek, no po prostu ile ludzi, tyle gustów odnajdziesz. No naprawdę zdziwiony, że zostaliśmy tu uziemieni. Było dużo osób, można tu też zobaczyć różnicę, że kiedyś ludzie nie wychodzili tak wprost do ludzi, że tak powiem, jeśli streamowali. A teraz widać, że to idzie jeszcze bardziej, że ludzie jeszcze bardziej o to zabiegają, bo zdają sobie sprawę, że jeśli w taki sposób się podchodzi, no to w łatwiejszy sposób możesz tych odbiorców pozyskać. I kiedyś to było po prostu tak, że grał sobie ziomek, szlugę palił, grał sobie po prostu w GTA i tyle, i się kręciło, i tam ewentualnie, nie wiem, mniejszy był. Jeszcze mi się spali. Mniejszy był jednak nakład. I o starania. Były osoby, które gdzieś w roku 2008, roku 2009 przez takie buractwo, brak szacunku zahamowali swój rozwój. Bądź nie wykorzystali jakichś konkretnych szans. Ale kurde, no... A, to jest policyjny.
Chodzi mi o to, że też w jaki sposób się zachowujesz, w jaki sposób się prezentujesz. To jest twoja wizytówka, a tym bardziej w internecie, gdzie na przykład jeśli twoją twarz też widać, to potem spojrzysz na takiego człowieka na ulicy i będzie cię kojarzył tylko i wyłącznie z hamem. Oczywiście wiecie doskonale, jak działa prawo mediów, że jeśli mówią nawet źle, to dobrze, bo mówią. I tu bym miał też kluczowe pytanie, bo chodzi mi o to, że jestem tu w siedzibie Diaza. Jak na razie tutaj mafii Diazowej nie widzę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to... Ja patrzcie, tu jest jeszcze niezbudowane do końca? Czyli ta willa jest aż taka świeża? Ciekawe. Chodzi mi o to, że... Mogę tutaj może znaleźć statek. A jeśli nie znajdę statku... To może przedostanę się w pław na drugą część wyspy. Uważam, że w jakiś sposób na pewno mógłbym glitchem się przedostać. Ale spróbujemy w jakiś naturalny sposób. Tyle. Kurde, boli mnie takie wszechobecne chamstwo. Uważam, że... Właśnie, kurde, nagrałem też parę shotsów na ten temat, że Rockstar tak kiedyś podchodził do widzów z jakąś ideą, z jakimś planem. To wszystko było bardziej przemyślane. A teraz wydaje mi się, że wielu ludzi traktuje innych ludzi w internecie nie jako ludzi, tylko jako pieprzone cyferki. Jeśli widzą widza, to oni nie widzą człowieka, oni widzą pieprzone cyferki. I jeśli jest jeden, to jest przecież jeden, co ci może jeden zrobić. A już jak będzie 100, no to już kurde, fajna sumka, a już jak będzie 1000. Wiecie, o co mi chodzi. GTA też kiedyś robiło na przykład gry, gdzie jednak ta wizja była taka większa, głębsza. Te gry miały nawiązywać też do jakiejś popkultury. A teraz uważam, że to są cyferki. Uważam, że jeśli człowiek jest burakiem, to kurwa tym burakiem zawsze będzie. Nic nie pomoże. I tu naprawdę jeszcze się tyle nie pobudowało? No, z kamizelką. Jestem też zwolennikiem i uważam, że tak jest, że jeśli dla drugiego człowieka czynisz jakieś zło, to koniec końców to i tak prędzej czy później może się na tobie odbić. Naprawdę, dlaczego w tej grze nie ma żadnych paczek? Takie świństwa, chamstwa i tak dalej. One wychodzą. Dobrze, a jeśli bym zrobił coś takiego, że... Dobrze, bo ja się boję, że tu się utopię. Na przykład ja staram się odpisywać na praktycznie każdy komentarz. Ludzie bardzo też miło reagują na to, że po prostu, wiecie, no jakby nie patrzeć, pisałeś od razu, powiedziałeś, o co chodzi, a nie tam napisałeś po 25 latach, nie? Najgorsze jest to, że mamy tutaj też określoną wytrzymałość. Tylko pytanie, czy jeśli przedostaniemy się... Aha! Takie rzeczy, czyli my rzeczywiście nie możemy nic zrobić. Do tego bym się nie spodziewał. Aha. Ale naprawdę spodziewalibyście się coś takiego? Bo ja nie. Kurde, mam właśnie radę dla wszystkich ludzi. Niezależnie, czy robią coś w internecie, czy robią coś prywatnie. Traktuj drugiego człowieka tak, jak sam byś chciał być traktowany, co najmniej. Nawet wielokrotnie jak ja widzę jakieś komentarze, które mają taką namiastkę agresji, nie? I chodzi mi o to, że ktoś albo przeknie, albo się zesra i tak dalej, nie? I z reguły to mogłoby doprowadzić do powielenia tematu pierdolenia. Nie, chodzi mi o koło nienawiści, że jeśli ty odpowiesz mu agresją, to masz 100% szansy, no dobra, praktycznie 100% szansy, że to on też to powieli agresją i potem ty też powielisz to agresją i tak dalej. Chodzi mi o to, że ta agresja, ona będzie ciągle wirować.
A jeśli na przykład przełamiesz to i na przykład, nie wiem, stłumisz te emocje w sobie i odpowiesz komuś jakoś w kulturalny sposób, kurde, a może właśnie go zdziwisz. Paradoksalnie to wychodzi często, że ludzie się dziwią. Dobra, myślę, że w następnym odcinku pójdziemy po prostu do Fila. Jak widzę, to ja do pierwszego miasta się niestety nie dostałem, ale taki luźniejszy odcinek właśnie zaprezentuję. Kurde, ta mapa jest naprawdę pusta. Tu w tej mapie nic nie ma. I super stoczni Gdańsk, czy tam Gdynia, to też nie ma nic, nie? Tu gdzieś skakał ten Jarek z Wałęsą? Nie widzę. Ej, patrzcie, jak się bidny zmęczył. Lol. Bidny się zmęczył, po prostu mi stanął. Dobra, kończę na tym. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że przynajmniej merytorycznie był to może fajny film. Może powiedziałem coś mądrego, a jeśli nie, to trudno, nie? Pozdrawiam was bardzo serdecznie i uważam, że kurde, bynajmniej trzeba tolerować innych ludzi i tyle. No i traktujcie ludzi przynajmniej tak, jakbyście sami chcieli być traktowani. Pamiętajcie, że wszystko prędzej czy później może się na was odbić. Niezależnie, jak będziecie postępować w życiu. A ja też bardzo fajną i przyjemną rzeczą jest to, że jeśli przez całe życie sobie idziesz i dochodzisz koniec końców nawet do szczytu, to bardzo fajne, kiedy jesteś na tym szczycie, kiedy pójdziesz do kibla, łazienki, bathroom i tak dalej, jak spojrzysz w lustro, nie zobaczyć kurwy. Tego wam życzę. Bo wiecie, zhańbić się i taką drogą niemoralną do czegoś dojść i mieć obrzydzenie do samego siebie. Pozdrawiam.